Uwielbiam Ciebie, Jezus. Dziękuję Ci za każdego, który tutaj przychodzi, który będzie słyszał to słowo. Witajcie, przyjaciele. Nazywam się Aneta Kisiel. I jakiś czas temu miałam możliwość rozmawiania z pewnym starszym, bardzo inteligentnym człowiekiem, takim panem po 70. I ten człowiek powiedział mi, że on w dzieciństwie stracił wiarę. Ale to smutne, że nigdy nie podjął kroku, żeby zawołać do żywego Boga. Wiecie dlaczego? Bo kiedy zanim się urodziłeś, zanim przyszedłeś na ten świat, to Bóg włożył w ciebie ziarno wiary. To jest Jego ziarno wiary. To jest ziarno, które pozwoli ci do Niego zawołać. I nie masz wymówki, bo masz w sobie ziarno wiary, które włożył w ciebie Bóg. I możesz zdecydować, że uwierzysz. Twoim aktem decyzji. Możesz podjąć decyzję dzisiaj, że wierzysz w Boga, że wierzysz Mu. Wystarczy tylko, że wezwiesz Jego potężnego imienia. Bo wiecie, ludzie, Bóg objawił się każdemu z nas. On się objawił w osobie Jezusa Chrystusa. I chcę Ci dzisiaj powiedzieć, że nie ma żadnej tajemnicy. Nie ma żadnej tajemnicy wiary, bo tajemnica została odkryta. Bo Jezus się objawił. I On powiedział, że każdy, który w Niego uwierzy, zbawiony będzie. Jeśli tylko uwierzysz w swoim sercu, że Jezus Chrystus umarł za ciebie na krzyżu z powodu twoich win, z powodu twoich grzechów, poniósł na sobie cały ciężar twoich win, twoich chorób, twoich przewinień i że On na trzeci dzień wstał z martwych i uczynisz Go swoim Panem i Zbawicielem, zbawiony będziesz. To jest pierwsza obietnica. To jest pierwsza obietnica dla człowieka, że jeśli tylko uwierzysz, zbawiony będziesz. Przyjaciele, wychowałam się w rodzinie katolickiej i myślałam, że znam Boga, ale tak nie było. Przekonałam się dopiero wtedy, kiedy po raz pierwszy do Niego zawołałam. Miałam 17 lat. I kiedy zawołałam do Niego z głębi serca, to On mi się objawił. I ja dzisiaj wiem, że Bóg jest. Ja wam zaświadczam, że On jest i jest prawdziwy. I zaświadczam wam, że to jest Bóg, który mówi. Który mówi do każdego człowieka przez swojego Świętego Ducha. Chcę ci powiedzieć, że możesz mieć relację z Duchem Świętym, jeśli narodzisz się na nowo z Bożego Ducha. Wtedy Go doświadczysz. Wtedy poznasz żywego Boga. Dopiero wtedy, kiedy narodzisz się z Ducha. Bo On jest Duchem i komunikuje się tylko z Duchem, ale Duchem ożywionym. Teraz, kiedy jesteś jeszcze nienarodzony na nowo, tylko zwyczajnie w ciele narodziłeś się, jesteś martwy, masz martwego Ducha. I żeby komunikować się z tym żywym, prawdziwym Bogiem, ty musisz do Niego zawołać, ty musisz powiedzieć: Jezus, ja Ciebie potrzebuję, potrzebuję Ciebie. Chcę wam powiedzieć, że On jest i On jest żywy, że jest prawdziwy. I nie ma tajemnicy, nie ma tajemnicy. Jezus Chrystus objawił się całemu światu. Każdy wie, kim jest Jezus Chrystus, ale musisz narodzić się na nowo. I ja ci dzisiaj mówię o tym, składam na ciebie odpowiedzialność, że musisz narodzić się na nowo, bo jeśli nie narodzisz się na nowo z Bożego Ducha, to nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Musisz narodzić się na nowo. Musisz ukorzyć się przed Bogiem. Co to znaczy? Bóg nie chce, żebyś chodził na pielgrzymki na kolanach. On tylko chce twojego serca. I w swoim sercu musisz się uniżyć. W swoim sercu zegnij swoje kolana. Zegnij swoje kolana. Ten człowiek, o którym wam wspomniałam, nie odważył się jeszcze zawołać do żywego Boga. Nie wiem, ile czasu mu zostało na tej ziemi. Ale ten czas jest krótki tutaj na ziemi, on kiedyś przeminie. I nikt z nas nie wie, kiedy jest ten koniec, twój tutaj ostateczny na ziemi. Ale kiedy ty dokonasz biegu tutaj na ziemi, to nie będzie ostateczność. To dopiero się zacznie. Zacznie się wieczność. I jest pytanie, gdzie ty tą wieczność spędzisz? Przyjaciele, Bóg jest miłością,
ale Bóg miłuje tylko w Chrystusie. Więc jeśli narodzisz się z Jego Bożego Ducha, będziesz zbawiony, będziesz Jego dzieckiem. Tylko wtedy spędzisz wieczność w niebie. Tylko wtedy będziesz nazwany Jego dzieckiem Bożym. Chcę Ci powiedzieć, że nie warto chodzić w tym życiu bez Boga. Nie warto. Przyjaciele, zbliża się czas świąt. I ja sobie uświadomiłam, że najbardziej, najhucznie i wystawnie te święta obchodzą ludzie, którzy w ogóle nie wiedzą, kim jest Jezus. Wszyscy mówią, że znają Boga. Każdy powie, że jestem wierzący. Ale czy ty znasz Jezusa? Czy masz osobistą relację z Jezusem? Czy wiesz, kim jest Duch Święty? Przyjaciele, tajemnica została odkryta. Jezus się objawił. I to jest jedyny Zbawiciel. To jest jedyny Zbawiciel. Nie oczekuj innego Zbawiciela, bo On już się objawił. On już się objawił. Nie oczekuj, że poznasz innego Boga niż Jezus Chrystus. Dlatego chcę Ci powiedzieć, żebyś przyszedł do Jezusa, żebyś oddał Mu swoje życie. Bo On czeka na Ciebie. Bóg włożył w Ciebie ziarno wiary. Bóg włożył w Ciebie ziarno wiary. I ono wystarczy do tego, żebyś Ty mógł podjąć decyzję, że wierzysz. Prosty akt decyzji. Prosty akt. Ja jestem zbawiona, ja dzisiaj już idę do nieba. Cokolwiek się ze mną nie stało, by tutaj, ja wiem, że ja idę do nieba, bo ja jestem córką, bo jestem zbawiona, jestem święta, jestem usprawiedliwiona Jego krwią. Nie z uczynków, ale z wiary. Nie czekaj, wybierz życie.